Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego nagrodzono najlepszych uczniów kroczyckich szkół. Młodzi i zdolni mieszkańcy gminy otrzymali stypendia wójta gminy Kroczyce. W tym roku mieliśmy 54 stypendystów. To robi wrażenie. Sądzę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Jest to pewna forma rywalizacji młodzieży szkolnej, która jest bardzo pozytywna i z tego się bardzo cieszymy. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach. Uczniowie otrzymują je za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Emocje jednak są duże, to jest jednak wielkie przeżycie dla nas, szczęście, bo już nie z samych pieniędzy, ale z tego wyróżnienia, że nam się udało zajść tak daleko. A jakie tobie emocje towarzyszą? Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zajść tak wysoko i mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę tak wyróżniona. Na pewno jest to coś fajnego i jakaś nagroda dodatkowa, pomijając już te wszystkie nagrody w szkole, świadectwa i tak dalej. Jest to na pewno miłe otrzymać coś takiego. Jestem tak samo jak Piotrek, myślę, że jest to bardzo fajne. Szczególnie, że właśnie dostajemy zawsze dyplomy, jakieś tam statuetki, a to jest właśnie taka odmiana. Po wielu miesiącach nauki oraz sportowych i artystycznych zmagań dla stypendystów nadszedł czas na odpoczynek. Jak najbliższe 2 miesiące spożytkują ci najlepsi w gminie? Już jest koniec szkoły, u mnie podstawowej, u koleżanki gimnazjum i to jest na pewno takie miłe i te 2 miesiące będą takim solidnym odpoczynkiem przed liceum, przed szkołą średnią. Tak właśnie, my jako 8 klasa i 3 gimnazjum bardzo musieliśmy się starać właśnie, bo idziemy wszyscy razem do jednej szkoły i tak naprawdę marzę o odpoczynku, o tych 2 miesiącach wakacji. Odpocząć przede wszystkim, ale też nie zapominać o tym właśnie rozwijaniu się, o sporcie. No może od nauki tak odpocząć, no bo to jednak cały rok, ale sport jednak, żeby towarzyszył. Ja również, tak jak Gabrysia, bardzo chętnie w sportowych różnych zawodach będę brać udział, ale odpoczynek przede wszystkim. Uroczystość wręczenia stypendiów uświetniły występy utalentowanych mieszkańców gminy Kroczyce. Tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym.